Dzisiaj lotujemy gołąbki do 12 km. Tak jak widać, są to ciemne murzyny i żałobniki. Te gołąbki, co są tutaj, to były łapane, ciemne. Przychodziły mi 3 km. Zobaczymy, czy przyjdą 12. Są gołąbki puszczane pierwszy raz na 12 km. 10 zrobiły. No mam nadzieję, że dzisiaj przyjdą też. Na pewno będą straty, te świeże to nie przyjdą. Jak widać, po 2 godzinach żałobniczka przyszła i 4 murzyny i przyszła łapana, świeży gołąb, ta czarna z niebieskimi znakami. Przybliż ją. Proszę Państwa, to można zobaczyć, że jest mądry gołąb, jest to świeży gołąb łapany i tak się poznaje, że są dobre gołębie. Polecam, jak ktoś złapie świeżego gołębia, niech go wypuści 10 km. Jak wróci, to jest dobry gołąb. No, ale jeszcze trochę gołąbków brakuje. Ze 14 brakuje. Jak na razie nie ma, widzę. Ale że ta czarna przyszła, świeży gołąb, to ja nie wiem. Też nie ma moich Budapesztów. Dzisiaj zgoniłem rano. I połowy Budapesztów nie ma. Gdzieś poszły. I nie wiem, co będzie z tego. Przyszedł też czarny z białymi lotami, jak widać. Powoli się schodzą i Budapeszty. Proszę zobaczyć. Przyszły jeszcze 4 murzyny. I nawet przyszła następna, świeża. Siedzi koło Budapesztów. Jak widać, są to bardzo mądre gołębie.